I powiedzcie mi, gdzie Filipowi przechodzi pas? Gdzie ma Filip pas? Tu. Gdzie to jest tu? Po prawo. W momencie, kiedy byłby wypadek i kierowca musiałby na przykład szybko zahamować, tak bardzo gwałtownie, i Filip poleciałby do przodu, to gdzie znalazłby się jego pas? Co to jest na część ciała? Szyja. Szyja. A myślicie, że taki pas na szyi to jest bezpieczne? Nie. A dlaczego nie? Bo można bo się, może się udusić. Bo może się udusić i może stać się Filipowi krzywda, prawda? Tak. Czy Filip może jeździć tak na fotelu bez... Nie. Wszyscy zgodnie, że nie? A Filip? Ty myślisz, że możesz, czy nie? Cześć, Mr. Bridgestone. Akcja nazywa się Pomyśl za nim, za kierownicą, czyli dziecko bezpieczne na drodze. W trakcie akcji nasi animatorzy opowiadają dzieciom, dlaczego tak ważne jest zapinanie pasów, do czego służy fotelik, do czego służy podkładka, dlaczego trzeba o tym pamiętać, że należy również przypominać rodzicom o zapinaniu pasów. Mówimy o bezpieczeństwie, o widoczności na drodze, przekazujemy dzieciom gadżety. Jest woreczek odblaskowy, kamizelka odblaskowa, czyli wszystko powiązane z bezpieczeństwem. Akcja skierowana jest do dzieci z przedszkoli i najmłodszych klas szkół podstawowych, czyli pierwszej i drugiej klasy podstawówki. Są pozytywne, dzieciom się podoba. Dzisiejsza grupa była bardzo fajna, współpracowała, miała dużą wiedzę, co się nie zawsze zdarza. Także bardzo fajnie, myślę, i nasz odbiór i odbiór dzieci.